Pograć możemy sobie tymi Jade'ami tak trochę na świeżo, bo wczoraj to byłem już chyba zmęczony z tego co pamiętam, bo już tak nie za bardzo pamiętam. Balfurion kontra Anduin! Światłość zapewni nam zwycięstwo. Muszę chronić dzikie ostępy. Muszę chronić dzikie przestępstwa. Zostawimy sobie dębowe przywołanie i szukamy jakiejś rampy. Mamy rampę. Ja to nie mam. Oh my god. Ktoś jest ranny? O, wszyscy zdrowi. Czy będzie pożegnanie Ketuna ze standardu? Maybe, baby. You know. Aha, bo muzyka się nie włączyła, już ogarniam. Tej lista. Mam nadzieję, że podoba ci się ten wynalazek. I jeszcze tutaj musimy zmienić to na to i proszę. Jest music in the club. What the fuck, sobie Highlander? O, Lazy Turtle. Ja z nim grałem ostatnio. Zróbmy tego wariata. Może tak z każdego dodatku, który żegnamy, jeżeli nie masz pomysłu na content. Jade z gadżetonu, Ketun z bogów, tylko nie wiem, to z Karazanu. Z Karazanu to nic. Podaj mi klucz łukowy. Najprościej tak odpowiedzieć. No. Co tam, wariacie? Pójdę w drogę. Nie mam nic za tej łapie do grania ciekawego. I proszę. Taki pomysł to mi się podoba, oglądałbym. Znaczy no, Jade'a ogrywam. To mogę jeszcze tam jakiegoś Ketun wojownika na przykład złożyć, też pograć. Jakiś tam Ketun podobno gdzieś tam sobie coś robił. Ach, nie mam pojęcia co prawda gdzie, ale... Muszę to rozważyć. Z tego co kojarzę, to ktoś tam jakimś Ketun Warriorem grał. A może i nie kojarzę. Nie wiem, no poszuka się czegoś. Ja grałem, o Maćko grał na przykład. Co Maćko, daje radę ten Ketun Warrior? Szybko dokonać wyboru. Tak, żebym chociaż film nagrał. Chciałem ci podesłać. To dajesz. Odsyłaj. Ktoś jest ranny? Chyba ci many nie starczy. Masz ty spredziarzu. Możesz czy spryciorzu? Ketun jedynie w druidzie Speedful Summonerze na kolesecie. No, to wolałbym screena, bo kot to ten zgubię za sekundę. A, w sumie Maćku ma sobie na tak. Podaj mi klucz łukowy. Ale tego ten Speedful Summoner druida to już nagrałem.
Chyba, że to taki odcinek pożegnalny bez żadnych cięć. Po prostu tam jakieś trzy gierki. Jak pójdzie, tak pójdzie i tyle. To rozważyć. Co to za priest? Cześć, Matik. Nie masz bana na tym kanale? Szybko dokonać wyboru. Żebyś coś pomniejło. Jak poznać, czy w danym momencie grasz w walki standard? Tutaj masz ikonkę. Jak ta ikonka jest taka, to jest standard, a jak ma takie zielone winorośla, czy jak to się tam nazywa... A, to taki. Tak. Jak ma takie zielone badziewie wokół siebie, to znaczy, że to jest wild. Będzie bogaty Dragonfire Potion. Trzeba rzucić to w armor, żeby się zabezpieczyć przed kombem. Tak coś mi się wydaje. A no, to jest coś takiego. Alchemajka ze wzmieszku, dwa boty, zabicie tego, okej. Okay. 30 tysięcy buletów upłynie gwinta? To chyba nie jest o wiele mniej jakoś niż na Hearthstone, nie? Myślę, że na Hearthstone ile jest? 50? W sumie doszedłem do wniosku, że mogłem zagrać tą. Shield Slam, Whirlwind, Conner, Deadman Hands, Execute Slam. Sleepy, to się jest akolik. No dobra, no to może się czymś pobawimy. Zobaczymy. A już mam Katun Warriora. Tak sobie myślę. Jak usiadłem to krzesło? Czekaj. No nawet przestało skrzypieć, bo ostatnio skrzypiało całe. A, gdzieś przestało. No tak chyba nie najlepiej. Uda mi się wsmarkać. No i co tam wymyślisz, kotku? Alchemajka. Prawie. Pozdrowienia z Sydney, o kurde. Trochę zazdro, pozdro, pozdro.
Myślę, że jak każdy open turniej zbierze po 30 tysięcy, to finały całkowite może dobiją do stuka. Rozważyć. No kofer to takie, wiesz... Ja myślę, że jak każdy open zbierze po 20k, to finały zbiorą po 200. Brakuje mi tu jakichś takich tych dobrych argumentów. Mogę sobie to zabić. Mogę sobie to zabić, to się zabija. Mogę sobie to zagrać, to się zagram. Mogę sobie to zagrać, to się zagram. A, no tak, bo jeszcze mam teraz Jade. Zapomniałem w ogóle o tym. Ile jest ludzi w Legendzie na serwerze europejskim? Można to jakoś sprawdzić. Ile jest, to nie wiem, ale można to sprawdzić, wbijając do Legendy i przegrywając ciągle, aż przestanie spadać. Jak przestanie spadać, to znaczy, że jesteś ostatni w rankingu. W ogóle 12k koło. Jeżeli Legenda to jest 0,5% graczy, to 12 tysięcy razy 200 daje nam ilość osób. 2 400 grających. Tak sobie myślę. Dzięki za info, idę to robić. Jeżeli masz takie życzenie, to powodzenia. A po co był ten White Pyromancer, stary? Nie żebym ci chciał popsuć zabawę, ale to chyba nie było najlepsze zagranie. Tylko kurde, jak nie dobiorę tego jednego kolosa, to mi się karta spali. Jak będzie to idol, to w sumie nic się nie dzieje, ale wolałbym nie spalić idola. No dobra, spalić. O, spoko. Jest gdzieś kolos. Słodka esencja. Słodka esencja. Czy mam kółeczkę do fotela? Nope. Patrzę na tego drzewca, to od razu mi się historia jego pokazania i hejt na niego spowodowany sposobem jego pokazania. Dlatego pojęcia nie mam, jaki był sposób jego pokazania i kojarzę. Czemu grasz cały czas tym samym deckiem przez jakiś czas? Lepiej idzie do wbicia lepszej rangi? Nie nudzi cię to? Czemu grasz cały czas tym samym deckiem przez jakiś czas? Golemy to najlepsi przyjaciele w tej sobie. Przecież... Czekaj, o co ty pytasz? Ja nie rozumiem. Kazywali to 30 minut plus minus fragment karty. Naprawdę? A, co tam jakiś stream był z tego, tak? Tak sobie. No to pewnie już więcej ten stream żadnej karty nie pokaże. Ten stream to coś tam kojarzy. Tyle. Pokazywali go na jakimś brazylijskim streamie i rozbili to tak skamersko, że ludzie byli zdenerwowani. Pokazywali go chyba z godzinę. Czemu grasz tym samym deckiem jakiś okres czasu? Bo nie wyobrażam sobie, co grę zmieniać talii na jakąś inną. Na przykład w tym przypadku tym druidem. Nie nudzicie to, czy po prostu lepiej skupić się na jednym deku?
Stary, ale ja jestem chyba najczęściej zmieniającym deki streamerem z Hearthstone'a na Twitchu. Przynajmniej polskim. Gram tym deckiem, zaraz nawet jestem ci w stanie powiedzieć dokładny czas, bo musi mi się wczytać folder. Gotowe. Gram tym deckiem dokładnie 92 minuty. No, wydaje mi się, że 92 minuty na jeden deck to nie jest jakoś zbyt dużo. Więc nie czaję za bardzo twojego pytania, bo ja te deki to zmieniam jak rękawiczki i to tak często szkoda gadać. Nie nudzi cię to, no nie nudzi mnie, czy po prostu lepiej skupić się na jednym deku na przykład przez 2 dni. Lepiej idą gier, kiedy jeżeli miałbym zmieniać co grę deck. No tak. No tak, bo lepiej idą gierki jak grasz jednym deckiem i go ogrywasz i ci go uczysz, niż jak co chwilę zmieniasz deck. Wczoraj jak cię oglądałem, to też nim grałeś. To nie wiem, ziomek, jak oczekujesz. Dobra, mniejsza z tym. Jak oceniasz, za ile HS umrze? 2-3 lata? No, póki co nie widzę niczego, co miałoby spowodować, że umiera. Że ma umrzeć, więc nie wiem, 10? No i raz, no tak to wygląda. A, gram sobie pod kierw. Dragon Priest. Czy Exodia Mage będzie działał w tym momencie? Jeszcze kwestia tego, jaka jest definicja tej mety, ale uważam, że nie. Coś czuję, że gościu mnie rozjedzie niestety. Gotowe. Przyjedzie się za każdym z panem. Jak się czuję? Spoko. Zresztą, że mnie kiedy zmieniał tak często deki, między innymi do nagrywania swoich filmów, to sprawia, że spadł z rangi. Także odbudowanie tych wszystkich strat bywa czasochłonne. Znaczy nie, to akurat nie przez to, że zmieniam deki, tylko że grałem jakimiś tam chujodekami, nie? Na przykład wczoraj sekret, nie, przepraszam, Spellhunterem, jak zrobiłem wynik 1-6, to mi trochę ranga poleciała. Tak sobie myślę. Przy zapowiedzi Wiedźmiego Lasu pokazane akurat hero card do szamana może oznaczać w końcu jakieś szanse na grywalne deki tą klasą. Wydaje mi się, że częściej jeden dobry komon sprawia, że jakaś klasa staje się grywalna niż jedna dobra legenda. Pomijając kwestię tego, że szaman był bardzo długo bardzo grywalną klasą. What?
to nie Fandra, co? Magia cię nie uratuje. Dobra, może powinien określać się trochę dokładniej. Czemu już nie gra Spellhunterem, musi się go nauczyć. Nie grałem Spellhunterem, bo zrobiłem 1.6 i nie chcę mi się nim grać. Czy myślisz, że dominacja Priesta na raderze trwa zbyt długo? Dominacja Priesta. No myślę, że nie ma dominacji Priesta na laderze, tego bym zaczął. Spodoba ci się moja nowa receptura? Poddaję. Kurde, nie mogę za pozycji znaleźć w ogóle. Tytuł piosenki, debuff. Wiesz, jakiś większy opening, jak wyjdzie dodatek? No standardowy. Nie mam w planach jakiejś, nie wiem, nie wiadomo jakiej ilości pakietów. Malfurion! Kontra Anduin! Światłość zapewnia. Jakie 1600 punktów? Muszę chronić. Dziś nie byłem 1900. Chyba w sumie nie wiem, co trzeba. Kurde, nie, dobra, nie wytrzymałem, muszę się ich wysmarkać, zaraz wracam. Już nie było to... No dobra. Ktoś jest ranny? Au. Dobra, wezmę to, zabiję w następnej turze. Ktoś jest ranny? Czy niesie mi się po nocach karty, jak w nie gram? No niesie. Wczoraj byłeś jakoś 400, ale na wildzie, a nie na standardzie. Nie wiem, czy w sumie dobrze grałem, nie dając mu dobierać, ale nie chcę, żebym dobierał. Co ja to też mogę wrzucić? Albo nie. Teraz nie chcę tego grać. Dawno, dawno temu. Tu.
nagrywałem, ogrywałem Control Enter Maga. Nie wiem, chyba nie. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, czy jak grałem jakimś deckiem, to prędzej znajdziecie odpowiedź na archiwum live albo na głównym kanale niż u mnie, bo ja nie pamiętam już czym grałem w większości przypadków. Dobra, skoro ruszy. Nie umiesz się bawić. No zrobimy tak, bo jakieś Dust Breaker i tym podobne. Schmelz może wejść, więc lepiej, że tam miał 4 życia. Pisze się kart przez T, nie przez D. Chcę stakować armor. Musisz robić krótsze streamy. A czemu? To obatki słychać? A spoko. Chyba nie narzeka na nic. Weźmy to najpierw. Wielki pomidor, może być. Sprowadzam życie. Będzie. Dawno, dawno temu. Zasypiam do szkoły. No to po prostu chodź, trzeba się spać, jak tutaj do końca. Po problemie, ziomo. Skomplikowana pajęczyna. Też jest combo, please, nie? Tylko że zanduj nam. Wiesz może, czy ktoś z Polski będzie Thor Stopa w Oslo kastował? Nie mam pojęcia. Zróbmy sobie tak. Może już mi się te deki pierdzielą w głowie. Już nawet nie wiem, siedzę i nie wiem z czym ja gram. Wypadał, że to kombo, ale... Uciul. No. Thank you.
Armor up. Lup, lup, lup. Jeśli toczy zaraza, już prawie nie mam kart. Zaraza i rozkład. Nie, no nie gra Geista, bo możesz... Nie, no nie gra Geista. Co on to zagrał? Zrobię on se tak. Zagranie tego było bez sensu. Mimo. Playlista jest pod wykrzyknik playlist. Jak się sprawuje ten nowy Jade Druid? No nie jest to topowy deck. No. Nie ma co się oszukiwać. Wiesz, czasem fajnie siądzie, czasem nie fajnie siądzie. Jak to chce się czymś tam pograć nowym, ciekawym, czy coś ten deseń. To spoko, ale... Może przejdźmy do ofensywy. To spoko, ale no... Jakbym chciał wbijać rangę, to wziąłbym agro Paladyna, albo combo Priesta, albo nie wiem... Może Secret Maga, Keyblocka, czy Control Warlocka. Znaczy nie tylko Jaido. No i co tam jeszcze, gościu, wymyślisz? Weź tym, powiedz. Morlock Paladina, czy ten Duke Paladin? Obydwa są dobre, obydwa są porównywalne. Nie wiem, podobno Morlock Paladin ma lepsze statystyki. Czy tam win ratio? Twoje zwycięstwo niczego nie dowodzi. No niczego. Malfurion kontra Liadrin. My blade burns with holy fire. Muszę chronić dzikie ostępy. Holy fire. Tak wiesz, i dużo tego nie zagram. Ok.
Okej, okay, niezły profit. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Eureka! Udało mi się! Że nie było sekretu. Przymniejszałem czego chapszy. No dalej mnie nie zaakceptowali do tej grupy. Karma, mać. Zrobimy tak. No i sprawdzimy, co to za cudak. Wskrzeszenie, jak strzelam. Czekajcie chwilę, muszę coś napisać. Dobra, zrobię tak, bo to się jeszcze przyda, a to i tak jest wskrzeszenie. I tak seresnę tego, więc nawet jak rzucę swipe'a tutaj, to nie zabiję tego, bo ten się wskrzesi. Tego bym pokarał trochę. Ale tak to mam już po tym. W następnej turze możemy kombinować z tym, albo z tym, albo z tym. Nie zobaczy. Dobra, jedną rzecz napisałem, jeszcze jedną miałem napisać. Czemu mi Facebook znika? Dobra, no to już trochę gorsze. Elka. Elka hejka. Nazwa nuty, my favorite game. Który pakiet warto inwestować? Koboldy czy Ingoro? Koboldy. Coś tam należy do tytanów, ta. No to wypas. A zróbmy tak. Talim się rozbija o prowokację. Następnym mamy Hero Power plus Behemota. On ma dwie karty. Call to Arms mnie boli. Demon Favor mnie nie boli. Talima nie ma. Tyriona pewnie nie gra. Więc tragedii nie ma. Angorowy otowuje za 3 tygodnie. Ta magia cię nie uratuje. Ten silence chyba jakoś nie rzutuje za specjalnie, tak myślę. O...
Jasmiar, okej. Okay. Co tam robisz? Czy chcę być twoim podcastem? Nie no, chyba nie chcę. Jakby chodziło o nadcasta, to jeszcze może. A faktycznie, przepraszam, co mi, nie wiem, czemu mi się popierdolił z tym Angoro. Angoro zostaje, nikt nie wyratowuje. Jakiś lag mózgu. No ta przy subskrypcji nazywa się Welcome to the Family. Poddaję się. Muszę chronić dzikie ostępy. O, no możemy tak zrobić. Najlepiej poczekać z pakietami do czasu pokazania kart nowego dodatku. A więc co, to zależy u każdego od tego, co ma i co chce zrobić, nie? No ja nie jestem w stanie do każdego decyzji podjąć. Jak tam ktoś nie ma w ogóle kart, tych podstawowych, nazwijmy to, z poprzednich dodatków, no to... to i tak będzie musiał coś tam zainwestować w to, nie? Więc kupienie tego teraz jest takim złym pomysłem, po co ma czekać. Jak ktoś ma karty podstawowe z tych innych dodatków, to wiadomo, że lepiej na dodatek poczekać, no ale no to tak jak mówię, zależy od masy zmiennych. Ja tych zmiennych nie jestem w stanie ogarniać za każdego. Czemu jak ja grałem tym deckiem, to na 7 gier ani razu tego nie zrobiłem, a jak trafiam na kolesia pierwszy raz z Spellhuntera, to od razu musi mieć to. Zabijemy to... Dajmy na to, że to... I survived that. Zainwestowałem w jeden z polecanych decków przez ciebie i powiem ci, że daję radę. No, staram się nie nagrywać krapu. Czy coś się z HS-em popsuło 13 razy z rzędu i trafiam albo na Warlocka, albo na Pista? No chyba się nic nie popsuło. No jeszcze bronią powinien zaatakować, geniuszu. Zbrodni. Fandral, drzewo albo Spellbreaker. To co zagramy to... Zrobilibyśmy takiego meka. Zabili tego dziada.
Tak sobie myślę. Coś chyba no zabijmy to. Dobra, mamy armor. Jak tą, które przeżyje, to nie powinno być źle. Zwanymi memedekami. A jaka jest definicja takich deków? Jakiś totalny bullshit, który nie wygrywa, to chyba nie. Drzewo świata się odrodzi. Wezmę se armor, wezmę se kartę. Zaatakuję. Czy... No dobra, zobaczmy. A, jeszcze ujdzie. Przecież to nie opłacało się w sumie atakować moją kreaturę do tradowania. Pewnie mi wilki wyskoczą zaraz. Jak myślisz, Blizzard da ci kartę do przedstawienia z nowego dodatku? Nie. W tym dodatku tylko jedna karta przypada na Polskę i dostawiam ktoś inny, ale nie wiem dokładnie kto. Osiem zarazy, swipe. Nie no, nie opłaca mi się tu się wrzucać. Czy może mi się opłaca, ale nie chcę. No, mogę sobie tak zrobić. Talie, które mają często kuriozalne mi condition, dziwne działania. Na przykład Renault z Warlock, oteka druid na tych kostkach 4-6 dwie. To lubię. To nawet lubię. Czy to zależy od humoru, wiadomo. Jak mam zły humor, to nie lubię. Ale jak mam dobry humor, to tam lubię z jakimiś takimi głupowatymi pograć. Brońka, srońka. Ty, co się stało z moim HP? No i umrę, co nie? No, wrzucę go na stół. On się trochę... Znaczy, trochę się cykam... Anisha, no ale on dostał tyle tych speli, że trudno grać wokół czegokolwiek.
ucieka. No mam Lital, tak? Tak. No nie wiem, co on dostał, co on w ogóle zrobił, zagrał tracking, secret?